Cześć moi drodzy, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie trochę porozmawiamy na temat nowości, które weszły do gry w ostatnich dniach i które zostaną dopiero wprowadzone. Z racji tego, że miałem awarię internetu, później awarię prądu z powodu burzy, nagrywam ten odcinek dopiero dzisiaj. Zacznijmy może dzisiaj od nowych rzeczy, które zostaną dopiero wprowadzone do rozgrywki. Wchodząc w zakładkę wiadomości, widzimy nowy przedmiot. Odbijacz. Umieść ten panel, aby otrzymać potężne wzmocnienie skoku bez żadnych obrażeń od upadku. Z tego co kojarzę, panel odbijający już był dostępny w trybie Battle Royale w 2017 roku, lecz niestety został wycofany. Natomiast w trybie ratowanie świata jest on wciąż dostępny. Moim zdaniem twórcy gry dodają go z tego powodu, żeby wykorzystać w 100% możliwości naszych wózków sklepowych. A teraz pokażę Wam, jak taki panel odbijający działa. Dobra, możemy uciekać. Zobaczmy teraz, jak ten panel odbijający działa. Gdzie on jest? Jest tutaj. I go umieścimy w tym miejscu i patrzcie, moi drodzy. Rozpędzamy się. I będzie tak samo działał w trybie Battle Royale. Zależy, w którą stronę strzałkę naciśniemy. Nie, nabiegniemy lub strzałkę naciśniemy. Tak w tą stronę będzie on nas odbijał. A co wy o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzu, może już ktoś z was używał go zanim został wycofany. Z chęcią wysłucham waszych opinii. No to teraz moi drodzy, przejdźmy do przeglądu skinów. Zostały dodane dwa nowe skiny do zestawu Recydywa. Pierwszy skin nazywa się Ladako. Ladako, Ladaco. Skin ten posiada plecak z takim zestawem do wspinaczki z latarką, z mapą, ze skradzionymi diamentami i jakimś złotym kotem. Z pewnością wszystkie te przedmioty pomogą jej do włamywania się do jakichś banków lub też muzeów. Bardzo fajny skin. Epicki 1500 V-dolców. No, nawet. Nie powiem, nie jest najgorszy. Teraz zobaczmy ten drugi skin. Męską wersję. Jest to Nitspoń. Również posiada plecak. Tylko, że tym razem on na plecach posiada safe. Kiedy się nim poruszy, rusza mu się na plecach ta bajcha, dźwignia, zawór od sejwu. Bardzo, bardzo fajny. O, ja daję 5 na 10. Dodatkowo mamy dostęp do tego dwie lotnie. Jest to gwieździsty lot 800 V-dolców, czyli lotnia, na której by leciał nasz recydywista. Jest to obraz z namalowanym Big Ben, to jest Anglia. Coś w ten deseń, lecimy dalej. Do tego zestawu mamy Kilop, jest to nocny marek, 800 V-dolców, jest to jakaś sowa na takiej pałce, z pewnością bardzo drogocenna i coś mi się wydaje, że oni ją zawinęli z jakiegoś muzeum. No nawet, 800 V-dolców, niedużo. A na sam koniec, moi drodzy, zostało nam najlepsze. Tu Epic's Buddy opublikowali na swoim Twitterze całą animację 3D Royal Bombera. Możemy go teraz obejrzeć z każdej perspektywy. Moim zdaniem jest to jeden z lepszych skinów i prawdopodobnie będzie legendarny, bądź też będziemy mogli go tylko zdobyć po wykonaniu jakichś zadań. A jak Wam się podoba Royal Bomber, tutaj macie ankietę i możecie wyrazić swoje zdanie od 1 do 5. To było na tyle już z wiadomości ze świata Fortnite. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się, cześć!